Dzień dobry, witajcie. Ja jestem Łukasz i dzisiaj VR Port Report, kultowa strzelanka, którą możecie zobaczyć za moimi plecami. To tak rewolucyjna strzelanka, że prawie wszystkie gry się nią inspirują. Mowa tutaj oczywiście o pierwszej grze z serii Quake. Quake ostatnio dostał remaster dodający crossplay, nowy rozdział kampanii i tekstury wyższej rozdzielczości. Więc myślę, że to świetny czas, by przetestować, jak radzi sobie mod dodający pełne wsparcie VR. Od razu zaznaczam, że modów VR do Quake'a jest sporo, ale skupię się na tym najbardziej rozbudowanym, dostępnym na PC, stworzonym przez Vittorio Romeo. Więc zapraszam na materiał. Chcecie postrzelać na VR, jakby był 1996 rok? Dzięki fantastycznym moderom jest to możliwe, ponieważ Quake otrzymał bardzo mocną, rozbudowaną modyfikację, która dodaje wiele, by rozgrywka w Quake w VR była możliwa i jednocześnie przyjemna. Co potrzebujemy, by zagrać w Quake w VR? No cóż, potrzebujemy oczywiście grę, a żeby być bardziej precyzyjnym, to kilka plików w formacie .pack z tej gry. Możemy grę kupić na GOG-u, Bethesda Launcher, Steamie lub Xbox Game Pass. A jeżeli bardzo chcecie popłynąć w świat piratów, to na 100% ktoś udostępnia te pliki w sieci. Wystarczy poszukać. Potrzebujemy też subskrypcję mojego kanału na YouTube. Nie bądź w grupie 90% osób. Dołącz do elitarnych 10%. Ja pokażę Wam na przykładzie wersji z Xbox Game Pass, bo tylko taką mam. Pobieramy mod z GitHuba. Link w opisie filmu. Następnie musimy wypakować paczkę, na przykład programem 7-Zip. Folder z modem będzie folderem gry, dlatego umieść folder w miejscu, gdzie go przez przypadek nie usuniesz, na przykład w program Files. Następnie wchodzimy do lokalizacji, gdzie mamy zainstalowanego Quake'a. W przypadku Game Passa jest to dysk instalacji i folder Windows Apps i Bethesda Softworks.Project Silver. Jeżeli wewnątrz folderu z plikami gry widzicie folder o nazwie Re-Release, to tam znajdziemy zremasterowane pliki, na przykład wersji Steam. W przypadku Game Passa nie ma takiego folderu, ponieważ wersja na Game Pass to tylko remaster. I teraz bardzo, bardzo ważna rzecz. Posłuchaj uważnie. Musimy skopiować folder id1 z gry i wkleić go do folderu id1, tam gdzie pobraliśmy mod. Mod VR pozwala nam zagrać również w ekspansje Quake'owe, ale trzeba być świadomym tego, że pliki muzyczne ekspansji zastąpią oryginalny soundtrack podstawowej wersji gry, ponieważ nazwy plików są identyczne. W związku z powyższym polecam w folderze z modem zrobić sobie folder, na przykład soundtrack, i do niego wrzucić muzykę z każdej ekspansji, po czym ją podmieniać przed sesją w wersji VR, by mieć tą 100% kompatybilność muzyczną. Muzykę znajdziemy wewnątrz folderów ekspansji, natomiast muzyka uruchamiana jest tylko z folderu id1. Jeżeli chcecie dodać ekspansję Quake'owe do moda, to musimy tworzyć duplikat pliku pack, zmieniać mu cyfrę w nazwie i wklejać do folderu id1 moda. Tak, by nie nadpisać żadnego pliku. W przypadku posiadania dodatku Scorch of Armagon wchodzimy w plikach gry do folderu Hypnotic, robimy tam duplikat pliku pack0 prostą metodą Ctrl-C, Ctrl-V i duplikat nazywamy pack2, po czym wycinamy ten plik pack2 z folderu gry i wklejamy do folderu id1 w modzie. W przypadku dodatku Dissolution of Eternity wchodzimy w plika gry do folderu Rogue i robimy to samo co wcześniej, ale zamiast pack 2 zmieniamy nazwę na pack 3. I znowu wycinamy i wklejamy do folderu id1 w modzie. Remaster Quake'a dodał dwie nowe ekspansje, Dimensions of the Past i Dimensions of the Machine. Foldery dla tych dodatków to DOPA i MG1. By zagrać w nowe dodatki w Quake VR, musimy zrobić dokładnie to samo co wcześniej, czyli stworzyć duplikat, zmienić mu cyfrę na inną, na przykład 4 i 5 i wkleić do folderu id1 w modzie. I robimy dokładnie to samo z Community Mission Packami, które możemy ściągnąć w sieci. I to by było na tyle z instalacji. Teraz, żeby uruchomić Quake VR, wystarczy włączyć quakevr.exe, gdy mamy włączony VR i cieszyć się grą.
By zagrać konkretną kampanię, klikamy w menu Single Player i na dole znajdziemy opcję Start Map From. I tutaj wybieramy, którą ekspansję chcemy uruchomić. 0 to podstawka. Mod VR wspiera i kampanię dla pojedynczego gracza, i co-op, oraz tradycyjny deathmatch multiplayer. Modyfikacja dodaje locomotion i teleportację, pełne wsparcie kontrolerów ruchowych, przyciąganie przedmiotów w formie telekinezy w stylu Half-Life Alyx, w pełni trójwymiarowe modele broni, pełne wsparcie walki wręcz, rebalans przeciwników, by gra w VR była lepiej wyważona, bronie w dwóch rękach aka akimbo, chowanie broni w kaburach i wiele więcej. Największy problem, jaki mam osobiście z tą modyfikacją, to to, że domyślne ustawienia są złe i zanim rozpoczniecie przygodę w VR, to warto przejść przez wszystkie opcje dostępne w grze, a tych opcji jest cała masa. Ponieważ lubię pomagać i chcę być dobrze zapamiętany, to udostępniam Wam mój config z Quake VR, który będzie dla Was świetnym punktem startowym do ewentualnej zmiany. Wystarczy ten plik CFG wrzucić do folderu IT1 moda. Możemy zmienić dosłownie wszystko. Możemy włączyć, wyłączyć wiele nowych funkcji i jeszcze do tego zmienić parametry tych funkcji. Na przykład możecie zmienić dystans maksymalny telekinezy, albo położenie kabury na broń, albo wzrost i szerokość naszej zbroi, albo prędkość poruszania się, bo nie powiem, domyślna prędkość jest bardzo duża. Można włączyć system przeładowania broni, wyświetlanie amunicji nad bronią, można zarządzać interfejsem, dodać celowniki laserowe i wiele więcej. Niestety ze względu na limity tej modyfikacji, na naszych oczach będziemy też widzieć standardowe ustawienia, które nie mają efektów VR, na przykład czułość myszy. Rozgrywka sieciowa wymaga od nas otwartych portów i NAT, by ktokolwiek mógł dołączyć. Najlepiej jest dołączyć po adresie IP, używając konsoli schowanej pod klawiszem tyldy na klawiaturze. Ewentualnie można użyć programu jak Hamachi czy Radmin VPN i zagrać po pseudolanie. Miałem okazję zagrać pierwsze dwa rozdziały w koopie oraz zagrać multiplayer i muszę przyznać, że jest to bardzo porządny mod, w który można się wciągnąć. Jeżeli ustawisz grę porządnie, to czeka cię masa świetnej zabawy. Szkoda tylko, że musisz spędzić te 10-15 minut na grzebaniu w ustawieniach. Nie doświadczyłem w rozgrywce miejsc, gdzie jako gracz VR nie mógłbym gdzieś dotrzeć lub czegoś sięgnąć pomimo zmniejszonej prędkości ruchu. Powiem lepiej, telekineza potrafi wiele zmienić w designie poziomów. Z tego też względu zamierzam przejść wszystkie ekspansje również w VR i może uda mi się kogoś namówić na wspólną grę w koopie. Modyfikacja ma trzy minusy. Po pierwsze, broń czasami sama wypada z kieszeni. Głównie dlatego, że dotyk kontrolerów Index jest bardzo sensytywny w tej modyfikacji i trzeba go ręcznie dostroić w ustawienia kontrolera SteamVR. Drugi problem jest taki, że nieważne jaki ustawisz world scale, to świat gry zawsze będzie ci się wydawać albo za mały, albo za duży. I po prostu proporcje świata do wzrostu przeciwników nie będą się zgadzać. Dodatkowo epizod Dimensions of the Machine ma najgorszą optymalizację ze wszystkich, głównie ze względu na dużą ilość dynamicznego oświetlenia. Trzeci minus to brak animacji VR z trzeciej osoby, więc nasi koledzy, z którymi gramy, nie mogą nam pokazać fakolca. Ale nie zmienia to faktu, że jest to fantastyczna modyfikacja, którą można umieścić w takim Hall of Fame obok moda do Risk of Rain 2. Mam nadzieję, że więcej gier będzie posiadać pełnoprawne modyfikacje lub wersje VR-owe, a nie tylko kamera mody, jak te od Lucarosa do GTA 5 czy Cyberpunka, gdzie jedyny VR w tym modzie to możliwość ruchu głową. I to tyle ode mnie, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie, zapraszam na mojego Twitcha, gdzie w weekendy ogrywam gry do recenzji i strzelam trochę w Halo. Do zobaczenia!